jak smakowały bajgle z najstarszej bajglowni w Nowym Jorku. Russen Daughters to lokal otwarty w 1914 roku przez Joela Russa, emigranta polskiego pochodzenia. Miejsce to znane jest z kultywowania żydowskiej tradycji kulinarnej, typowej wśród amerykańskich Żydów, zwanej appetizing. W dużym skrócie można zrozumieć to jako jedzenie, które je się z bajglami. Ciekawostka, dawniej ze względów kulturowych sklepy sprzedające wędliny nazywały się delikatesami, natomiast sklepy rybne i nabiałowe sklepami apetycznymi. Mój wybór padł na bajgle z posypką everything z klasycznymi dodatkami, wędzonym łososiem gaspinowa, kremowym serkiem śmietankowym i cebulką. Prosty skład, ale maksimum smaku z solidnej porcji łososia przełamanego cebulką na delikatnym serku. A to wszystko w zbitym i sycącym bajglu. Taka przyjemność kosztowała niecałe $20. Sporo, ale nie zawiodłem się. Było bardzo smacznie. Zjedlibyście takiego bajgla? Dajcie znać w komentarzu i nie zapomnijcie zostawić followa, żeby nie przegapić kolejnych smacznych rzeczy.